Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w lekkostronniczym odcinku poniedziałku. W piątek, przed weekendem, jak pewnie widzieliście, jak pewnie wasze serca również, że tak powiem, ten news pochwycił i zatrzymaliście myślę, że połowa Perłą naszej... Export a Romperem. Zobaczyliście, że była debata między kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. It's debate day in America. No i Włodek teraz zademonstruje, jak demokraci czują się po tej debacie, po wystąpieniu pana Bidena. Oni, proszę państwa, piją, by zapomnieć. That was painful. I love Joe Biden. I work for Joe Biden. He didn't do well at all. Nasi widzowie może w mniejszej bądź większej części się tym ekscytowali, no ale my oglądaliśmy. Ja słuchałem audycji pana Jacka Żakowskiego. Witam państwa. Jest piątek, od godziny 7 do godziny 9 będę z państwem w Tok FM. To co mówił pan Żakowski? Pan Żakowski powiedział, że zdruzgotany, on oglądał. Zdruzgotany czym? Zdruzgotany postawą Joe Bidena, że no nie mógł się wysłowić. Dealing with everything we have to do with, look, if... I tym samym powiedział, że żebyśmy się już powoli przygotowali na wygraną Trumpa. Wygraną Trumpa, no i ciężko. Czy ty też tak typujesz? Jeżeli sondaże są tak bliskie, a są bliskie, nawet są niektóre, które mówią, że Trump już przewodzi. No. Nie będę pokazywał, jaka to platforma. Ale no że, to stary. Czy to pokazuje, że Trump ma wygrać? No. Ale oni ustalają sami sobie jakoś tak. Nie, na podstawie czego? Wchodzę w Superbet, ja to powiem na głos, bo tu mają akurat zakładkę, zakłady buchmacherskie dla początkujących i teraz, żeby było jasność, my tutaj nie znam... Gdzie ty idziesz? Co? Czekaj. O! A to jest o jedno w dół, to ja nie zastroję. No bo to jest Nirvana do D zawsze. Nie, to jest o B, to jest o jedno tak, w dół, o jedno w dół. No i tyle w dzisiejszym wydaniu kursu lekcji gram na gitarze z... strój, a to jak się nazywał ten kanał na YouTubie, co oglądaliśmy tego typka, co grał na gitarze? Jak to się nazywał 100 lat temu? Nie pamiętam. Kurczę, miał taką grzywkę. O, nie znajdę, nawet ja tego nie znajdę. Naprawdę? No to ty masz powoli już problemy z pamięcią jak Joe Biden. Bo to, że ja mam, to wszyscy wiemy. To się nazywało Zagrywka. Pamiętam. Zagrywka, wejdź. Ale nie będzie tego. Jak nie będzie? Nie na będzie. YouTube. Musisz YouTube wpisać. Jest. O, to jest to. Czemu do tego nawiązujesz? No to były dobre czasy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrywki. Po czym poznamy, że akcja dzieje się w Krakowie? No, szybko! Że są szumy w audio? Nie, k***a, że jest pies kaflowy w rogu. Utwór grupy Pink Floyd pod tytułem... No, dokładnie. I 116 tysięcy wyświetleń zajebiście. Czyli ile osób się nauczyło, stary, maltretować ten kawałek dzięki temu YouTube'owi. Pozdrawiamy cię, Kasper. Kasper, chciałem, żebyś wiedział, że oglądaliśmy cię kuźwa od pierwszego odcinka. To prawda. Nie pamiętam do którego. No ale wtedy było tak mało rzeczy na YouTubie, że wszyscy oglądali wszystko. 99% ludzi nie wie, widzisz, what the hell is going on. Ale na tym polega LS. Przeskakujemy. Co to się k***a dzieje? Przeskakujemy z polityki amerykańskiej na polskie poletko. O, to jest LS, to jest tak. Jak można mówić w jednym programie o Trumpie i o graniu na gitarze. I czemu ja poszedłem po gitarę? To nie wiem, to był jakiś impuls, coś z tobą targnęło. Zaczął diabeł jak wścieknięty atakować. Czyli obstawiamy Karol? Bo zawsze możemy wygrać 1,55 jak Trump wygra. Czy jest jeszcze w prawie amerykańskim możliwość podmiany kandydata? Czy to jest za późno? Bo na przykład jeżeli tutaj na BetClicku czy gdzieś tam na tych innych jest na przykład Michelle Obama. Tak. Democrats are talking about replacing Joe Biden. They should. Why would it be tough for Democrats? They should. You're the sucker. You're the loser. Can Democrats replace? Dokładnie. Not really. Bo. Not really. No dobra. Vox. Wybory są w listopadzie. To nie jest tak, że tego czasu jest jakoś dużo. Right. No i dziękuję bardzo. This cannot be real life. Nie wiem, czy wiesz, Marcin Mroczek. Ja w ogóle sobie przypomniałem jeszcze, gdzie ja się jeszcze widziałem z Marcinem Mroczkiem. To znaczy, ja widziałem jego, nie widział mnie. Ale się przypominam, z Ameryki, z polityki amerykańskiej przeskakujemy do grania na gitarze, gadania o tym, co się działo 10 lat temu, do randomowego gadania. Musisz tego ludziom tłumaczyć, ludzie widzą, co się dzieje. Rozumiecie to? Jak teraz jeszcze tutaj sobie kapodaster nałożę, proszę. Muszę ci zakręcić. Tu się zakręcę. O czym jest ten odcinek? Co to się k***a dzieje? Tak naprawdę ten odcinek jest za tym, że Klaudia Eldursi popi***liła ją w swoim Mercedesie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Przypomniałem sobie, że widziałem Marcina Mroczka nad Jeziorem Białym kiedyś. Że normalnie byłem z rodzinką, miałem 10 lat, nie? I patrzę, kurde Marcin, nie, jak on na imię? A ja go dużo oglądałem wtedy na Dobre i na Złe, każdy odcinek. O 16 w niedzielę i na Dobre i na Złe trzeba było iść robić lekcje. Okej. Okay.
Na dobre, na złe się skończyło. Ja nigdy nie oglądam na dobre. Idziecie robić lekcje i miałem podobny experience jak państwo macie czasem z nami, że patrzycie na nas gdzieś na ulicy i nie podchodzicie i macie, o ja go znam, a on mnie nie. I spędziłem z nim, czy spędziłam z nim tyle czasu na obiadach. Czy ty go podglądałeś, jak on się kąpał? I w chwilę mi go mignął, chyba szedł z jakąś dziewczyną. No czyli z Kasią Cichopek, nie? Czekaj, a nie jest przodki w moim wieku. Nie, on ma 40 lat, stary, on jest 6 lat starszy ode mnie. Nie, on był tak, Cichopek, no. Ale dalej jest, tak? Nie, właśnie już chyba nie. Nie. A nie, ona była Cichopek, z Hakielem była, wszystko mi się myli. Ona była jego dziewczyną w M jak miłość. Bardzo śmieszne. A Katarzyna Cichopek i z Hakielem była. A oni się rozeszli w zeszłym roku, 2 lata temu w marcu. Wydali na Instagramie, a jak wiem, na Instagramie się wydaje oświadczenia, że ich drogi się rozeszły. I tak samo na Instagramie mam nadzieję, że wystosowała już oświadczenie Claudia Aldursi. Sprawdźmy to. Nie wystosowała? Co jest? No pokazuje fakera, no a co? Na profilowym? No tak seksownie, tak. Tak fajnie, hejterom pokazuje. A serio na profilowym mieć z fakiem? No czemu nie? Jak ktoś przychodzi na twój fanpage... Ja się nie czuję sfakowany. Chcesz go? Tam. Welcome! Witaj na moim profilu! Pozwól, że opowiem ci, jak wygląda moje życie. Ty pokazujesz internet w roku 2007, kiedy ludzie mieli stronę domową. Włodekmarkowicz.info. Hej, witaj na mojej stronie domowej. Tu jest mój blog, się... tu opisuję, co robię. To jest księga gości. To jest licznik osłon. Został komentarz. No ale co się stało? Otóż Claudia Aldursi zapierdala. O, na ten event! Tak. Na ten event Maxa, który się odbył 2 tygodnie temu. Fast and Furious, nie wierzę, że ona nawet ma opis tego zdjęcia. Fast and Furious. Przepraszam. A tutaj patrzcie, ile znanych ludzi było. Warszawka. Jesteście tam, Warszawa! Tak. Lecimy do Dubaju. Za kunem. Musieli wszystkie piękne na niebiesko pomalować, znaczy okleić, nie? Niesamowita historia. I tu tym jadą celebryci teraz? Chyba tak. O. Czy on kliknął właśnie w iPhone'a jak w pilot? Jeszcze raz, pokaż mi to. Koleś wziął. Jest this recenzja? Tak. Aha, bo on otwiera paczkomat. A, okej, dobra, jeszcze je. Drogi panie, przepraszam, że nie wiem. Może on nie wie, że nie trzeba celować. Że tu nie ma irdy. Ja rozumiem, że pan jest jeszcze... Następny ale... raz. O, jak będę pod paczkomatem. I tak mnie trafię. Gdzie jest paczkomat? Co wyciągnie? To jest dobre pytanie, bo Max... Pilot. Jest tymi... Pilot do telewizora. Coś innego. Wejściówka na event. Co? Tak pudełko po butach, czyli nie, tak. Raczej nie buty. Raczej nie buty. Co tam może być? O, jest Klaudia. Zdążyła na event. Ale jednak innym autem. Tą znam. To jest pani Iza Kuna. Tak. To jest pani Warnka. Tak. Dobra, robimy sobie teraz quiz ze znajomości celebrytów, to ja polegnę. A to jest kto? To dziewczyna po lewej. To jest... No kto to jest? No, Klaudia L. Nie. Julia Wyniawa. Julia? Dobrze. A ciekawe, czy znasz tego pana? Bo ty znasz? Ja myślę, że tutaj wiele osób powie, no jak to jest możliwe, że nie znasz. Znasz, tak? Nie, no znam. A, widzisz. Aktor jakiś. Znaczy nie wiem, jak on się nazywa, ale znam jego ksywę. Ale nie, ale znam to, jak on jest znany w internecie. Rozkoszne. A, bo to jest Michał Michał Rokosz? Krokosz? Marcin Korkosz. Michał Marcin. No który k***a jest synem kogo? Michał Korkosz. What? Co? No to ej, dobra. Jeżeli Claudia Durs jest tak intensywnie wykorzystywana w tym promo, to jest dziwnego, że ona zapierdala. Przecież ona bez niej byś to promo się nie udało. Ergo, jest totalnie uzasadnione, że mam nadzieję, prawym że... pasem. Radku, pokaż nagranie. Ustaliliśmy... Kto z was jest za tym, że w sytuacjach awaryjnych, jeśli celebryta jeśli bardzo spóźniony celebryta jedzie na event promocyjny do Warszawy. Pytanie dodatkowe, czy jest trzeźwy, czy nie? Tak. A jeżeli jest nietrzeźwy, to możemy to zrobić? To nawet bez jeżdżenia awaryjnym pasem, nawet zwykłą drogą. No ale jest celebrytą. No tak jak na przykład Justin Timberlake. Nie. Miał ciężki tydzień. No to rozumiem, ale nawet nie. Kto jest za tym, że w takiej sytuacji powinno dobrze, być... Nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę zapytać. Jeżeli jedzie Mercedesem AMG GT 4-drzwiowym coupe, które to zaczyna się od 550 tysięcy złotych... Czyli tak naprawdę kosztuje 700. Czyli może zapierdalać, bo ma 2,9 do setki i prędkość maksymalną ma 316 km na godzinę. Twój samochód tyle nie potrafi jechać. Umówmy się. Dobra, no to kto jest za tym, że jej wolno? Że celebrytom wolno zapierdalać, no że ładnym i bogatym celebrytom wolno. Popatrz, bo jakie ty masz cele, kiedy tobie się spieszy? Co, że jedziesz dziecko dobre ze szkoły? No to sorry, a nie... Spieszyć się na obiad z rodziną? Jakie są twoje cele? No, wymień mi twoje ważne bardzo cele, żeby zapierdalać. No, nie, ale... No nie, szczerze, wymień mi 5. No właśnie, na przykład odebrać dziecko ze szkoły. To jest ważniejsze, jak będziesz na event. Teraz Nina chodzi z powrotem do przedszkola, w którym chodziła, bo są wakacje. No.
i musimy ją odebrać o 16, jak nie odbierzemy od 16. No to co się stanie? Pani z nią posiedzi i poczeka. A event Maxa by się odbył. Ale pani wtedy też ma swoje inne cele i ja ją będę trzymać. Słuchaj, pani przedszkolanki w ogóle nas nie interesują, nasze cele. Nauczycielki wychowania przedszkolnego. Thank you! O, przepraszam, ale dostanę w przepraszam, ja pozdrawiam wszystkie nauczycielki wychowania przedszkolnego. Dobrze, to jest twój pierwszy cel. Zaliczam ci pół punktu, Mac. No, jaki masz jeszcze ważny cel, żeby się spieszyć, no? No do pracy na przykład, czy nie? No tak średnio. teraz połóż rękę na sercu, połóż rękę na sercu. Jak często się spóźniasz do roboty? Rzadko. Jeden ze... Nie, ale było. Widzieliście to? Light to me, ja widziałem wszystkie sezony. No nie, no bo ostatnio... Dygnęło ci tutaj ta... Bo ostatnio nam się zdarza przyjść po 8, to było 8:10 czy coś takiego, ale zazwyczaj jesteśmy z manem przed 8. Ale zdarza ci się spóźniać? Ostatnio co się stało, po prostu jakoś przez te wakacje. Ostatnio co ci się stało, no właśnie. Ja nie mam na 8, ja mam... Kiedy przyjdę, to przyjdę, a potem 8 godzin. Pan prezes. Areczku! Dobrze, jaki jeszcze masz takie cele, żeby się nie spóźnić? No, wymienij 5 ważnych rzeczy w życiu, na które nie możesz się spóźnić, no. Myślę, że głównie to właśnie odebranie dziecka. No właśnie. A poza tym ja ci powiem, dlaczego ale... twój argument jest inwalidą z tym dzieckiem, bo z dzieckiem nie można dalać. No, ale... Bo masz naklejkę Baby on Board. Masz naklejkę Baby on Board? W tym samochodzie podróżuje Nina i Igor. 30 zł za taką naklejkę? Co dają takie naklejki? Co, ktoś mnie mniej chętnie stuknie? Ej, aż ja o tym wiele razy o tym myślałem, jak widziałem przed sobą samochód, który ma tą naklejkę Baby on Board, to ja się zastanawiam, czy ludzie jadący nim myślą, że co, że ja teraz nie wiem. Powstrzymam się i nie stuknę w niego? Nie rozumiem tego zupełnie. Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który jechał, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu. I tak to ja prowadziłam ten samochód. Ta fala krytyki, która na mnie spadła, choć ogromnie bolesna, jest uzasadniona. Chciałam bardzo przeprosić za swoje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. A, tak, tak, to przepraszam. No dobrze, drodzy państwo, czyli ustaliliśmy, że celebryci, niezależnie od tego, czy są trzeźwi, czy nie trzeźwi, mają więcej argumentów za tym, żeby jechać potwierdzamy. Ponad prędkość, która jest no, zasugerowana przez znaki drogowe. Zwłaszcza jeżeli jeżdżą samochodami, które są warte więcej niż 500 000 zł, no bo to jest... Jadą na event. Jeżeli jadą na event, to moim zdaniem to jest jak odpust ten, jak jest piątek. Zupełnie. Jak ksiądz mówi, że... Klaudia ma kampera. No to już koniec. Sprawdź, Alpina 6. Ja już po tej marce Adria. Widzę, że to nie jest tania marka. No to dawaj, sprawdzaj. Ale to jest wypożyczony, to nie jest jej camper przecież. A to jest przyczepa. 50 000 euro. To taniej, jeżeli ten jej Mercedes. To niedużo, no. Sugerujesz, że ona zapięła pod tego swojego Mercedesa tą przyczepę? Nie. Ale ładna w środku. Ładna. No, no. Przecież one wszystkie wyglądają tak samo. A ja już wiem, jaką przyczepę bym kupował, jakby co. Nie. To pora umierać. Hobby. Okay. No, ja, stary, gdzie ty prestiż w życiu masz, jak ty zaczynasz, chcesz kupić coś, co się nazywa hobby? A to... Czemu to było za 5 000 zł? No, bo to jakaś stara chyba. A może być taka. Niestety ktoś już się połakomił pierwszy. Połakomił się ktoś już. Z 1981. No dobra, ale pokaż mi tą, co ty byś chciał. No to jest taka. No to pokaż mi ją. Pokaż mi ją w środku. Bo z zewnątrz wygląda jak każda inna, jak toj. No to spokojnie. I łóżko piętrowe. I wytłumacz mi. Ideę? Koniec, na koniec odcinka tego. Ile masz tygodni, miesięcy, urlopu w roku i dlaczego chciałbyś kupić przyczepę? Nie no, najpierw bym wynajął. A, no to zobaczyć. Bo powiedziałeś kupić. Nie no, najpierw zobaczymy, czy to ma sens. Bo tak bardzo się nie opłaca kupować. Ale się bardziej opłaca wynająć, bo kamper kosztuje 600 zł za dzień. Za 600 za noc masz fajny mostek. No co ty? A taki taka przyczepa kosztuje stale 300 za wynajem. Dziennie. I to już jest emocje takie same. Tak. Kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że te wszystkie tematy, które przedstawiłem... Tu mi siedział stary. Nawet podnóżek jest na zejście. Nie wypierdolę po 7 romperach, jak ty szwagrem lecisz nad Jeziorem Białym. No to nie jest super? Wygląda ekstra. Stary, czy to nie jest high life? Tu straszna mnie. No zajebiście. Dobra, dość. Drodzy państwo, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że wszystkie tematy, które wam przedstawiliśmy w sposób rzetelny i z fakt czekowany dadzą wam ogląd na sprawy taki, że będziecie z większą pewnością mogli wejść w ten nadchodzący tydzień. Dziękujemy pięknie, zobaczmy się jutro. Ja nazywam się Karol Paciorek. Ja Wodek Markowicz. A wy jesteście... Lekko... Stronniczy.